30 stycznia w Nowym Sączu, podobnie jak w całym kraju, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od godziny 11 na Sądeckim Rynku będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Naszymi gośćmi będzie wiele ludzi, którzy będą się z nami dzielili swoją pasją. Zaczynamy oczywiście od pokazów ratowniczych, które też odbędą się na scenie, czyli będą z nami strażacy z OSP Biegonice. Mamy nadzieję, że się pojawią. Będzie również ze strażaków grupa GRS, czyli będą psiaki. Dodatkowo oczywiście będzie Michał Majcher, który na scenie, a raczej przed sceną, będzie miał swój pokaz tresury psiaków, więc będzie ciekawie. Również oprócz tego dla wszystkich tych, którzy chcieliby trochę adrenaliny, będziemy mieli samochody terenowe, będą motocykle, będą youngtimery, czyli takie samochody lekko zabytkowe. Przez cały dzień na scenie będą się także odbywać koncerty. Pojawią się takie gwiazdy jak Wiolka Marcinkiewicz, Kruca Banda. Oczywiście nie może zabraknąć Kordiana, będzie bardziej rock'n'rollowo, czyli Punk Brothers. Będzie też artystycznie, ponieważ pojawi się studio Upside Down. No i gwiazda 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz powinny w tle pojawić się fanfary, ponieważ tegoroczną gwiazdą będzie zespół Pudelsi. W tym dniu na ulicę miasta wyjdzie 120 wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze do puszek. Trójka z nich będzie także wyposażona w terminale do płatności kartą. Poza kwestowaniem w dniu finału 30 stycznia będą wolontariusze również kwestować w galeriach handlowych, takich jak Galeria Gołąbkowice, Galeria Trzy Korony, Galeria Sandecja. Jednocześnie w internecie będą się także odbywać internetowe zbiórki oraz aukcje wystawionych na licytację przedmiotów czy usług. Potrzebujemy więcej tych sponsorów, żeby ten cały finał był zrobiony rzeczywiście z dużą pompą, tak jak sobie zaplanowaliśmy, więc tutaj nasza prośba i apel. Drodzy sponsorzy, drogie firmy, drodzy partnerzy, nawet usługowcy, jeżeli chcielibyście wspomóc w jakikolwiek sposób naszą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby rzeczywiście zrobić to z taką pompą, jak sobie zaplanowaliśmy, zapraszamy do współpracy. Wszyscy, którzy chcą wspomóc akcję, mogą się kontaktować przez facebookową stronę Sądeckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Liczymy na Państwa wsparcie, bo niestety mamy też koszty stricte organizacyjne, na które potrzebujemy po prostu pieniędzy, najprościej rzecz mówiąc. A formalnie organizatorem jest, wiadomo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, natomiast sztab lokalny jest zarejestrowany przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho. I na konto stowarzyszenia można również wpłacać, również osoby prywatne, jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć, bo niestety musimy się zmierzyć z kosztami wynajmu sceny, z wynajmem nagłośnienia. W tym roku WOŚP zagra już po raz 30. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci.